bardzo blisko, tak? Tak? Aha, dobra. Więc wykład na temat Ladecha. System, który jest bardzo stary. Część osób może go zna, część osób może go nie zna. To z moich obserwacji wynika, że jednak sporo osób jakby nie używa. Być może warto. Więc wykład jest pomyślany jako taka reklama. Zwrócenie uwagi na system, który gdzieś tam jest. Być może warto się nim zainteresować. Zwrócenie uwagi na pewne takie zalety korzystania z tego starego systemu. Jeżeli ktoś Ladecha zna, przypuszczalnie wiele się nie dowie, ale a może ktoś tam, prawda? Czasami warto, żeby jakąś tam jakiś szczegół poznać, o którym się nie wiedziało, nawet jeżeli się system zna. Co się do... Sam siadamy. Prezentacja jest pomyślana jako taki, taka zajawka, tak, przedstawiająca zalety systemu. Mieszana z jakąś tam prezentacją, pokazaniem jak się używa, jakie są rezultaty. Więc przechodząc do właśnie tej zajawki, ustalmy jakby no, o jakim systemie mówimy. Mówimy oczywiście o systemie, który służy do tworzenia dokumentów elektronicznych, edytorze, tak? Systemie składu drukarskiego. Dla większości... Większość osób będzie to porównywała z edytorem, tak? Bo większość osób nie para się przygotowywaniem publikacji do druku, w związku z tym jakby nawet jeżeli to jest system jakichś ogromnych możliwości, to nikogo specjalnie nie interesuje. Więc nawet jeżeli porównanie z edytorami biurowymi jest powiedzmy dla Ladecha krzywdzące, bo on jest jakby trochę z innej bajki, no to z punktu widzenia potrzeb użytkownika takie porównanie chyba jest jak najbardziej słuszne. I tutaj ustalmy jakby pewne podstawowe prawdy, mianowicie takie, że no, sposób pracy z każdym procesorem tekstu jest w zasadzie identyczny i polega na tym, że autor dopisuje treść, a jednocześnie określa, jak to ma być sformatowane. Z tym, że jakby są takie dwa możliwe podejścia. Jedno polega na tym, że koncentrujemy się na wyglądzie dokumentu, czyli dopisując treść określamy, czy to ma być grube, czy to ma być duże, czy to ma być kolorowe, jaki ma być odstęp. I wtedy mówimy o formatowaniu wizualnym. A drugi sposób polega na tym, że określamy, czym to ma być. Tak? Czy to ma być nagłówek pierwszego stopnia, czy drugiego stopnia, czy to ma być przypis, czy to ma być hasło do sterowidza. Nie koncentrujemy się wtedy na wyglądzie, tylko koncentrujemy się na strukturze dokumentu. No i mówimy wtedy o formatowaniu logicznym. Edytory biurowe umożliwiają zarówno jedno, jak i drugie podejście. Jako ciekawostka, pierwsze wersje tych edytorów reklamowane jako super oczywiście przyjazne użytkownikowi, raczej kładły nacisk na to pierwsze formatowanie wizualne. I tutaj wsparcie w tego typu programach dla edytowania strukturalnego jest mocno ograniczone. To znaczy, jeżeli używamy szablonu w tych programach, no to dość często napotykamy na jakieś tam problemy, czegoś tam nie można. To jest bardzo
bardzo proste narzędzie. Tak? Dla prostych dokumentów to działa i należy to stosować, dla bardziej skomplikowanych dokumentów to przestaje działać często. Poza tym to dalej zresztą w moich wywodach się pojawia, że autor jakby ma taką, nie wiem czy związane to jest z konstrukcją tych programów, ale taką zachętę do tego, żeby omijać te szablony. Tak? Bardzo często autorzy mieszają te swoje formatowania, tworząc dokument, który jest, no, ma jakąś tam strukturę, ale oprócz tej struktury pojawiają się jakieś takie rozwiązania na szybko wstawiane, które mają, prawda, czysto taki wizualny charakter. No i tutaj tak na szybko, zalety formatowania logicznego. Autor nie musi być fachowcem w dziedzinie. Tak? Ponieważ posługując się szablonem, używamy struktury dokumentu, prawda, nagłówek pierwszego i drugiego stopnia i różnych takich innych rzeczy, no autor nie musi wiedzieć, jak to formatować. Ta stopnie pisma, kroje, cała ta terminologia, cała ta wiedza drukarska może być mu obca, a jeżeli będzie się konsekwentnie tym szablonem posługiwał, no stworzy dokument, który został zaprojektowany przez twórcę szablonu. Tak? Jeżeli twórca szablonu jest fachowcem, no to dokument będzie poprawny. Forma graficzna, struktura identycznych elementów tekstu jest jednakowa. A to gwarantuje komputer. Podczas gdy, jeżeli używamy takiego podejścia wizualnego, no to różnie to bywa, tak? Zaczynamy książkę w taki sposób, że sformatujemy jakiś element w określony sposób, później nam się zmienia wizja albo zapominamy. Dość często chodzi do bałaganu. Oczywiście, jeżeli ktoś ma taki, prawda, precyzyjny umysł i jest w stanie zapanować nad tym, no to panu, ale większość osób tutaj ma problem. A komputer może pomóc, ale pod warunkiem, że posługujemy się w właściwy sposób tymże komputerem. No i oczywiście tutaj możemy użyć tego słynnego skrótu What you see is what you get, tak? To, co wisi na ekranie, to jest to, co zostanie wydrukowane. To jest paradygmat, można powiedzieć, już przestarzały, tak? Bo w świecie, w którym prezentacja treści może wystąpić na wielu mediach, czy to będzie książka drukowana, czy duży ekran, mały ekran, ekran małego urządzenia, no to cyzelowanie dokumentu pod kątem jakiejś tam jednej prezentacji jest takie trochę wycyzelowanie sił środków, tak? Powinniśmy posługiwać się takimi narzędziami, że zmiana prezentacji na innym medium nie wymaga. No, czyli cały ten paradygmat, można powiedzieć, który wyrobił, on się sprawdza oczywiście w środowisku biurowym, gdy tam szef żąda, żeby to ładnie wyglądało, czym to ładnie jest oczywiście dyskusyjne. Natomiast w jakimś takim już bardziej wymagającym środowisku, no nie do końca. No i tutaj wniosek płynął z tego oczywisty. Tak naprawdę często można spotkać się z takim, prawda, rozróżnieniem, że ten edytor typu LaTeX nie jest od Wysysłowie. Tak naprawdę on jest. Tak? Są programy, które pozwalają obejrzeć dokument przed wydrukiem. Natomiast to, czego temu dokumentowi brakuje, to jest coś, co możemy nazwać Direct Manipulation. Tak? Że użytkownik za pomocą myszy lub skrótu klawiszowego coś tam na tym dokumencie zrobi, skomatuje i od razu ma wyjść, tak? Bo tego nie ma. To prawda, że jest taki asynchronizm, że my coś tam wykonujemy, a wynik widzimy później. Tylko jeżeli się chwilę zastanowimy, to jeżeli nasz sposób pracy z dokumentem będzie polegał na koncentrowaniu się na strukturze, to jakby ten wynik, który jest od razu, no jest czymś drugorzędnym, tak? Tutaj są wymienione cztery takie punkty,
które jakby pokazują, że to jest prawda. Tak? No, po pierwsze, treść może być publikowana w różnej formie. Po drugie, że no jakoś tak jest, nie wiem czemu, nie badałem tego specjalnie, że wielu użytkowników nadużywa możliwość bezpośredniej manipulacji formą. W prostym systemie maszyny do pisania autor tłukł treść, reszta go nie obchodziła, bo nie miał możliwości kombinowania. Natomiast jak ten autor zostanie posadzony przed takim edytorem, gdzie wiele rzeczy można poprzestawiać, zaczyna się bawić, tak? Coś tam będzie oczywiście wtedy upiększał. No i za to musi płacić. Strukturalnie różne elementy mogą być wizualnie podobne. Zwłaszcza w dokumentach, które są jakby strukturalnie bogate, bo jeżeli dokument jest prosty, no to tam specjalnie nie ma co się wyróżniać, ale jeżeli mamy dokumenty, które mają bogatą strukturę, no to mogą być elementy, które są podobne do siebie, a logicznie reprezentują różne rzeczy. Podczas edycji jest trudna, ponieważ no, trzeba tam prawda się patrzy, człowiek ten ekran nie widzi różnicy. Czwarta sprawa, że układ logiczny jest lepszy na etapie redagowania dokumentu, bo na przykład wyobraźmy sobie sytuację, że dokument ma skorowiec, tak? No to jest dokument główny, skorowiec jest na końcu książki. Ale przygotowanie skorowica wtedy będzie dobre, kiedy hasło skorowica będzie występowało w tym miejscu, do którego jest jakby szczepione, tak? Czyli jeżeli nie wiem, czy ktoś generował skorowic w systemie biurowym, i tak nawet w takim wtedy programie jak Word czy Open Office, tak to wygląda, tak? Czyli to nie jest wizualne, że najpierw robimy książkę, potem robimy skorowic. Robimy to jednocześnie, bo skorowica występuje w tym miejscu, w którym powinno zostać odesłane. Więc można powiedzieć, że to jest przykład no, takiej pracy logicznej, tak? Że tutaj oczywiście, że tak należy robić. Tak? Mówię, no jeżeli dokumenty są proste, to jakby często nie ma potrzeby takiej pracy z dokumentem. Ale w przypadku dokumentów bardziej skomplikowanych, to takie potrzeby się pojawiają. No i teraz takie tutaj podsumowanie, że oczywiście tutaj wkraczamy w taki obszar dokumentów strukturalnych, XML i tak dalej, produkowania dokumentów. Najpierw treści struktura, później CRO, jakiś tam super system, który nam stworzy dokumentację. Ale to tak też do końca nie działa z tym XML-em. Już nie będę wypowiadał. Można powiedzieć, że latek jest takim złotym środkiem, czy złotym, no ale że jest jakaś klasa dokumentów biurowych, edytorów biurowych. Są jakieś super systemy, które mają produkować dokumenty w miliony stron. No i gdzieś pośrednio jest łatwo. Tak można by go umieć. No i tutaj prawda jeszcze jego zalety. Ktoś kontroluje czatu, ale wszystko. Mam tendencję, że tam jesteśmy w połowie. Tak? O Jezu. No, tutaj taki przerywnik. Ten jest całkiem niezły składany tekstów. To tak trochę nie liczący. Te są tych czterech panów, z których przypuszczam, tych dwóch głównych wszyscy znają. A tych dwóch dolnych nikt nie zna, ale powiem, że to jest Johannes Gutenberg. I tych dwóch tutaj... Są te... Gutenberg, tak? A ten drugi to Gala Małżyc. Nie, ten drugi z tym biurkiem to jest wspólnik Gutenberga. Wielki sprzedawca. Ponieważ na encyklopedii... No, tak jak Bill Gates. Tak jak Bill Gates, właśnie. A nikt o tym nie wie. Ja myślę, że historia właśnie no, zapamiętuje wielkich... Może to się to nie uda. Zapamiętuje wielkich... Nie wiadomo jak to było, bo to było dość dawno. Że Gutenberg w ogóle miał, znaczy, jak to nazwać prawnie? Żydzi zawsze się połączą. Ja myślę, że, mówię, to jest przerywnik, nie będę się tu koncentrował, ale no, historia pamięta nazwiska wielkich wydawców, zapomina wielkich sprzedawców.
może, tak? Tutaj mamy dwa przypadki. Johannes Kust, bo to jest właśnie ten pan. Jak to nazwać? No, pożyczył pieniądze Gutenbergowi. Gutenberg nie był w stanie spłacić, w związku z tym szybko modlił i to wszystko zostało zabrane i oficjalnie właścicielem Biblii był Fust i on sprzedawał mu Biblię. Historia, że tak powiem, która jest bardziej skomplikowana. A na jaki procent? Co? Na jaki procent upożyczył? No to tego już, że tak powiem, tak bardzo nie wnikało. A tu jest właśnie Biblia Gutenberga. 9 plus prowizja. Do obejrzenia w Muzeum Diecezjalnym w Berlinie. Jako taki przykład doskonałego składu. No, zobaczmy, że bardzo wąska kolumna. Wyrównana do ogólna Agnesu. Jako ciekawostka, odstęp między wyrazami jest jednakowy. W przeciwieństwie do współczesnych praw komputerowych, które aż takie dobre nie są, to Gutenberg nie chciał, żeby książka była aż tak różniła się na minus w stosunku do książek przepisywanych ręcznie, tylko właśnie był w ten sposób robione, że były kolorowe i że ci przepisywacze mieli tak wyćwiczoną rękę, że odstęp między wyrazami był jednakowy, tak? To taka stała spacja. Natomiast manipulować wielkością liter po to, żeby osiągnąć efekt wyjustowania kamienezu. W związku z tym kaszta Gutenberga składała się z kilkudziesięciu wariantów każdej litery po to, żeby to samo osiągnąć. Litery kolorowe są dopisywane przez... Z ręki, tak. Drukowane były tylko czarne. No to i tak było zresztą ogromne osiągnięcie. Oczywiście rysunki, czy te tutaj inicjały takie, no to też było dorysowywane. Więc teraz czym ten tek jest dobry, bo to jest, że całkiem niezły, ale w pewnych rzeczach jest dobry, a w pewnych rzeczach nie jest dobry. Znaczy, jeżeli chodzi o składanie akapitu, no to tam jest, prawda, unikatowy algorytm, który powoduje, że naprawdę można osiągnąć dobry skład w polskiej kolumnie, no tak samo jak Gutenberg, tak? Natomiast jeżeli chodzi o łamanie kolumny na strony, no to już tak dobrze nie jest, tak? I tutaj, może nie wszyscy wiedzą, ale w związku z tym taka podstawowa wiedza drukarska, no że jakby przy tego typu tutaj dokumencie, książka, no cała filozofia w takim najprostszej wydaniu polega na tym, żeby ten tekst został podzielony na kolumny jednakowej wysokości. To się nazywa register kolumny. No i wtedy teraz biurowy jest to trudne do wykonania. Jak wiemy, tam jest taka typowa publikacja polega na tym, że dojść od tego, co jest na stronie, to albo ta strona, prawda, ma tam trzy wiersze na dole brakujące, albo pół strony, tak, bo ilustracja przeleciała na następną. Więc ten najprostszy estetyka militarna. Na sali są panie, to może nie będę mówił, jak ona brzmi. W wojsku się używa ale jednakowo, tak? Więc w książce mamy wszystko jednakowo i w szczególności ma być jednakowa wysokość kolumny tekstu. Składniki systemu, dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest. Więc na początku był system TEK, wymyślony przez profesora Donalda Kruga. Pierwsza produkcyjna wersja tego systemu została do 2010. No to tutaj widzimy, jest 82 rok, więc to jest 30... No. 30 lat, jak jest punkt w innych językach programowania, na świecie do tego.
nie jest tak, że ułatwia korzystanie z systemu. O, jeszcze ciekawostka. Zatem Pluta po zrobieniu programu odpornego na pół czasu. Gdzieś tam sobie założył, że za pomocą techa będzie można reprodukować dokumenty w perspektywie skóry. No, później technologia się zmieni i będzie to trudne. I to jest zadanie bardzo ambitne. On bardzo dużo poświęcił czasu, żeby to zrealizować. I trzeba przyznać, że jest to rzeczywiście takie godne podkreślenia. To zarówno postawienie sobie takiego celu, jak i zrealizowanie. No, na razie upłynęło, chyba się nie da skończyć. Na razie upłynęło 30 lat, już to zaczyna trzeszczeć. Ale nawet te 30 lat to jest naprawdę coś takiego godnego docenienia, że ten system jest w stanie zreprodukować dokumenty. No bo porównajmy to z Karem Wyrobiem, tak? Że po 5 latach można nic nie odczytać. Bo się wersje zmieni tylko to, bo tamto. Ponieważ już tam prawie kończę, to może nie będę wchodził w szczegóły takie techniczne. No system, prawda, jest w duchu Unixowym zrobiony, w związku z tym to nie jest jakiś taki monolit, który lata, wylata, w środku nie wiadomo co jest. Tylko są programy, które są zorientowane, prawda, na zrobienie jednej rzeczy, a dobrze. I mamy tutaj dokument tekstowy, który podlega zamianie w takim właśnie duchu. Oryginalnie to było zamieniane na dokument, takim dobrze pojętym duchu Unixowym. Zamiana dokumentu tekstowego, który da się przeczytać, na dokument DPI, który jest dokumentem binarnym i w zasadzie do niczego nie służy. Tak? I dopiero ten dokument DPI następnie jest przez kolejny program wysyłany na drukarkę albo coś innego z nim. Nie chciałem tutaj oczywiście wchodzić w szczegóły języka. Flatek był pierwszy, więc jeżeli ktoś zna HTML od środka, to można powiedzieć, że taki podstawowy HTML tekstowy z grubsza jest, odpowiada temu, w jaki sposób oznakowuje się tekst, ale można przyjąć, że to jest grubsza. Szczegóły są inne, ale na podobieństwo jest duże. Bo tu jest jeszcze jedna taka sprawa, którą chciałem zwłaszcza należało, żeby to coś pomógł, tak? Więc oczywiście system przygotowania dokumentów no, też bazuje na czymś, co się nazywa font. Będziemy może tutaj naukowo definiować, czy to jest znaków, tak? No i współcześnie font jest definiowany za pomocą przywizjera, tak to wygląda. Tak się tak punkty kontrolne. Ten obszar tutaj jest zaczerniany, no i powstaje litera. No to już jest takie, są różne fonty na różne okazje. No zakładam, że na sali są osoby, które nie są tego świadome. Bo też spotkałem się z osobami, które jakby dla których wszystko to jest taśny roman, tak? A tak nie jest. Więc tutaj jest taki stek, który pokazuje 7 różnych krojów pisma. Bo też są takie, prawda, problemy na przykład studentów, którzy mają o to, jaki font wybrać, żeby, prawda, moja praca magisterska była grubsza niż w przypadku innego fontu. No to patrząc na ten tutaj margines, widzimy, że są spore różnice, tak? Bo to jest ta próbka, co jest czynczego próbka diagnozy, jest złożona w tej samej wysokości, w tym samym stopniu pisma, tak? Natomiast widzimy, że tutaj mamy, prawda, one zajmują mniej lub więcej miejsca i też są optycznie takie mniej lub bardziej zwierne. Najbardziej taki delikatny jest ten kryj, który został wymyślony przez Knuta zresztą. To jest, składa się z
Litery są definiowane, bo są kresek bardzo cienkich, jak widzimy tutaj. To jest tak, ten sam stopień, prawda? Nie będę mówił, że to jest 10 punktów, to jest 9, to nie ma znaczenia, tak? To liczy się tutaj jakby wielkość względna. One są w tej samej, w tym samym stopniu. I teraz jeszcze pozwoliłem sobie zrobić taką oto próbę, że te 7, krojów pisma zostały tutaj umieszczone po kolei 2, 3, 4, 5, 6, 7, to tylko litera O. I widzimy, że litery O tutaj są większe, mniejsze. A tutaj zrobiliśmy sobie taki eksperyment, że porównaliśmy duże i małe litery, tak? O to jest duża litera, A to jest duża litera, O to jest mała litera. Widzimy, że w różnych krojach są różne kontrasty, tak? Tutaj na przykład litera O w stosunku do A jest dużo mniejsza niż, tych pierwszych, tak? Nie będę się tu rozwodził, natomiast no, wnioski sobie można wyciągnąć, tak? Że różne fonty są na różne okazje. Przy niskiej rozdzielczości powinniśmy stosować takie prawda grubsze, przy większej rozdzielczości reprodukcji cieńsze. Jeżeli chcemy, żeby praca była grubsza, to też możemy sobie wybrać jakiś font. Ale bez takiej standardy, tak? Żeby to nie był taki, prawda, 14-stopni. Czasami studenci przynoszą, prawda, pracę złożone takim krojem jak elementarz. Nie o to chodzi. Można to w bardziej inteligentny sposób rozegrać, nie? No i tutaj, że jest też takie jak kursywa, że kursywa jest jaśniejsza zwykle od odmiany normalnej, no to też należy uwzględniać, tak? Jeżeli chcemy coś zreprodukować, tutaj wołają, że... A to kolega mi podziela. Nie, swój czas. Przekazuje mi swój czas. A bo teraz właśnie, no tak nie wiem, czy o tym w ogóle można mówić, bo to jest jeden ze sponsorów, ale... Niepolitycznie, ale fonty nie są zawsze dobrej jakości. To nie są fonty, to jest żart oczywiście, tam Microsoft, Mozart, Never, nie? Ale faktycznie fonty Microsoftu są bardzo popularne i one nie są dobrej jakości. Mianowicie, zapomniałem właśnie, to może się nie będę cofał, bo czas mija, ale ten slajd, na którym był litery, obrysy liter, to też pokazywał, że teraz zaprojektowana w ten sposób, że kształt litery, no i mogą są jakieś takie, nazwijmy to marginesy po prawej, lewej stronie. I teraz projektant pisma tak kombinuje, żeby, ponieważ litery słowa, która występuje do drugiego. No i teraz, żeby optycznie nie było zjawiska takiego nadmiernych odstępów pomiędzy niektórymi literami w stosunku do innych liter. I wiadomo, że są, tak, że są takie perfidne miejsca, jak na przykład duża litera T i mała A, które w wielu krojach pisma stwarzają wrażenie, że tutaj jest trochę za dużo, że teraz odpada. Więc dobre pismo, to znaczy dobre pismo to jest też rodzaj programu komputerowego, który dla wielu organizacji. Jedną z jakby z takich... Jedną z tych... To nie jest tylko wyświetlenie znaku, ale właśnie ustalenie pozycji znaku. Jedną z takich korek, które w piśmie występuje, nazywa się, określa się jako parykernot. To jest po prostu optyczna korekta przesunięcia litery względem innym. Definiuje się to przesunięcie znakami. To jest jakby zwojemowane na względu na język. Tak? Czyli na przykład, jeżeli w języku polskim pewne litery nie występują po sobie, no to też nie ma sensu tam je modyfikować. I tutaj jest zapisany tekst z krojem Arial Microsoftu bez podpisu. Tak? Po prostu litera idzie po literze bez uwzględnienia tych takich subtelnego poprawienia jakości. Natomiast tutaj
uwzględnia się tego księcia, które w przypadku, one mogą być przesunięciami albo prawda, do tyłu, najczęściej są do tyłu, tak? Dosuwa się litery, albo też czasami trzeba odsunąć, jeżeli litera wchodzi na litery. Zobaczmy, że z podcięciami wyszło krócej, tak? No większość tutaj jest, widzimy, że A jest podciągnięte pod T, tak? Teraz w tymże przodu są litery diakrytyczne, tak jak O, E. Jak widzimy, to jest dokładnie ten sam tekst, tylko że zamiast A jest O, a zamiast R jest M. Ten tekst z podcięciami jest dokładnie taki sam jak ten bez podcięć. Jest dłuższy niż ten. Wniosek jest prosty, że firma, po prostu miałem gdzieś użytkowników z takiego kraju jak Polska, i te wszystkie litery diakrytyczne narodowe, no potraktowano w tej zasadzie, że one tam są, ale już nie nic ponadto. No może jest jakaś tam lepsza wersja tych punktów, które coś tam rozwiązuje, ale... tak, no to ponieważ czas minął, więc... No i proszę, następny wykładowca panią nie oddaje. Już na to jedno pytanie z sami. Pan nie podniósł ręki, panie. Tu było pytanie, tak? Znaczy, no, mówimy, że tekst zaczyna trzeszczeć, tak? Widzisz jakieś inne alternatywy? Nie, no w tym sensie może to było za mocne, moim zdaniem dalej go można używać, nie? Właśnie, no to tutaj kolega tutaj słusznie straciłem, że tak powiem, poczucie czasu i przestrzeni. To był taki jeden z głównych, tego układu, że zitek jest właśnie takim techem, którego należy używać, ponieważ on rozwiązuje dwie rzeczy. Że w sposób natywny obsługuje MiCod, to akurat nie jest aż takie ważne, bo większość użytkowników stosowała dokumenty unikodowe, kompilowała je za pomocą protez i dla nich to działało i tak by nie miało znaczenia. Z proteza, no i co z tego, nie? Ale proteza dobrze działająca. Natomiast drugi aspekt jest dużo ważniejszy, mianowicie używanie fontów techu było, a to dlatego też było fontach na tej prezentacji. Używanie fontów techu było kłopotliwe, bo instalowanie wiązało się z jakimiś tam dziwnymi operacjami, kopiowanie miliona plików w dziwne miejsca, nie było wiadomo co chodzi. Natomiast z litek, o którym tu w ogóle nie wspomniałem, właśnie kolega się upomniał, jest wariantem TH, który korzysta z fontów systemowych. Więc każdy font, który jest zainstalowany w systemie, może być do wykorzystania przez TH, a nie potrzeba do tego w ogóle absolutnie niczego. Wystarczy skopiowanie do katalogu i koniec. Nawet paria? I to jest fajne, bo to też trochę, może to nie jest aż taka super ważna sprawa, ale też prawda, jest takie zjawisko, że widzimy dokument, no tak, składany na tak, tak, to widać po kącie, po układzie, po wszystkim, tak, że wszystko było bite na jedno kółko, co też było związane jakby no, z pewnymi trudnościami. To się dawało zrobić, ale większość użytkowników nie wiedziała jak. Więc w przypadku tego zitecha ten problem jest rozwiązany. A jeszcze tutaj warto pochwalić naszych kolegów, którzy opracowali bardzo dobrej jakości, lepszej jakości niż fonty Microsoftu, fonty do wykorzystania. To nie są fonty techowe, to są fonty ogólne, tak? Fonty systemowe, które można wykorzystywać, one są bardzo dobrej jakości. One zresztą są częścią dystrybucji już w tej chwili. Linuxa, jakby polski wkład do taki naprawdę poważny naszym zdaniem, no, ale na takim niskim poziomie, tak? Niektórzy mogą nie wiedzieć o tym, do rozwoju Linuxa. Znaczy, fontów jest kilkanaście, one generalnie mają taki początek, który się nazywa TEG. Tak to się mówi. Tekst, nie? G. A później tam będzie tek grebonu, na przykład to jest Bookman, tek klon Bookman, tak? Taki znany, neumiany.
Gere Pagela to jest kąt, który tak w ogóle jest klonem Palatino, taki super znany odmiany, tak? Bardzo taki funkcjonalny. I tak tam jest kilkanaście kroków. No to już... Tak, nie ma pytań, bo nie ma czasu. Dziękujemy za prezentację.